Jest wtorek, 29 października. Spróbuj w wyobraźni zobaczyć dobrego ogrodnika, który nie podporządkowuje roślin swojej woli, ale potrafi wyeksponować ich potencjał i piękno. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus mówił: Do czego podobne jest Królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach. I mówił dalej: Z czym mam porównać Królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. Czasami nasza perspektywa życiowa jest bliska tej, jaką ma ziarnko gorczycy. Sądzi według swoich rozmiarów. Może i ma wielkie pragnienia, ale w porównaniu z innymi, w swojej opinii, dość marnie wypada. Jego możliwości wydają się nijakie w porównaniu z cedrem, palmą, winem czy oliwą. Ale ono nie jest żadnym z nich. Podobnie jak i my nie jesteśmy nikim innym. Przez chwilę zatrzymaj się na tym, do czego stworzył Cię Bóg. Ciebie, nie kogoś innego.
uprawa pięknych roślin wymaga nieraz zewnętrznej ingerencji. Dobry ogrodnik dba o to, by ich witalny potencjał nie został zmarnowany. Nawozi, pieli, szczepi i przycina. Wie, czego roślinie będzie trzeba. Jej zaś rolą jest nic innego, jak poddać się troskliwej opiece i skupić się na własnym wzroście. Dla nas dobrym ogrodnikiem jest Bóg, który pomaga odcinać nieuporządkowane przywiązania i pomaga wzrastać temu, co piękne. Jak w Twoim życiu poddajesz się Jego troskliwej opiece? Nasz duchowy wzrost jest oparty na współpracy ogrodnika i naszej. Ogrodnik szanuje naturalny potencjał rośliny. Zależy mu na autentyczności, a nie na sztuczności. Wydobycie piękna z rośliny jest tym, co prawdziwie cieszy oczy i serce. Jak myślisz? Co cieszy Boga najbardziej w Twojej z Nim współpracy? Jezus mówił: do czego podobne jest Królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie.
Wyrosło i stało się wielkim drzewem, także ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach. I mówił dalej: z czym mam porównać Królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. Przyglądaj się jeszcze przez chwilę, jak Bóg pozwala na wzrost i rozwój w Twoim życiu. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.